Dzisiaj zabieram Was ze sobą na siłownię, pokażę Wam, jak wygląda mój trening i może Was troszeczkę prowadzę po swojej siłowni, bo jest mega ładna, ale pod warunkiem, że nie będzie dużo osób, w co wątpię, ale może jakoś to ogarniemy. Lecimy się ogarnąć, zjeść śniadanko i lecimy na trening. Dobra, uznajmy, że są suche, bo już mi się nie chce suszyć. Mi zawsze strasznie długo włosy schną, więc zazwyczaj zostawiam je po prostu takie niedosuszone. I jak nie chcecie mieć pryszczy, to wycierajcie się jednorazowym ręcznikiem. Mówi to osoba, która jest cała zapryszczała. Ale niedługo nie będę ich miała, serio. Już jestem na dobrej drodze. Byłam na ostatnim oczyszczaniu, dlatego też jestem taka strasznie powyciskana i zapryszczała. Ale mnie chyba największy efekt przyniosło wyeliminowanie nabiału z diety. Bo jak tylko dotknę nabiału, to ja mam po prostu tragedię na twarzy. W ogóle ostatnio w paczce od Garniera dostałam ten SPF i powiem Wam, że jest mega przyjemny. Kochane, proszę wyostrzyć to. Co to za kamera? O, cudownie. Jeżeli lubicie wodniste konsystencje i on jest niby skierowany do cery trądzikowej i ma niacynamid w składzie, więc spoko, tylko zobaczcie, jaki on jest mega wodnisty, zobaczcie. więc jest taki lejący, ale ja bardzo lubię tą konsystencję, tym bardziej, że on zostawia taką mega przyjemną w dotyku twarz. Ona jest dosłownie jak pupcia niemowlaczka. Jak wcześniej stosowałam mój ukochany z Holiki, ten zielony, to zawsze musiałam nakładać pod niego jakiś kremik nawilżający, bo miałam uczucie, że ta twarz po prostu jest taka strasznie, strasznie sucha. A ten naprawdę zostawia takie fajne, przyjemne uczucie nawilżenia. Więc polecanko! Ostatnio byłam na brwiach, więc w końcu nie muszę ich malować. Dla mnie to jest ogromna ulga, bo ja nie lubię malować brwi. I nie mogę znaleźć produktu, który by mi nie zostawiał takich białych, jakiegoś takiego białego nalotu na tej brwi. Nie wiem, jak to nazwać, ale po prostu nie wiem, czy ja nakładam za dużo produktu, czy co jest grane, ale zawsze mam po prostu jakieś dziwne, białe brwi. Więc zrobiłam sobie... co sobie zrobiłam? Laminację. Laminację, więc teraz wystarczy, że sobie je przeczeszę i one są przepiękne. I co ważne, nie są karyńskie, bo ja tak nienawidzę ciemnych brwi. Ja zawsze jak idę właśnie zrobić brwi, to ja 50 tysięcy razy zaznaczam, że ja na co dzień nie maluję brwi, więc one nie mogą być ciemne, bo... Ale Kindze ufam akurat i ona robi najpiękniejsze brwi na świecie, więc cudownie. A teraz się jakoś ładniej czuję, jak to mam brwi zrobione. Ale już nie przedłużamy, malujemy się i idziemy jeść i lecimy na trening. I tak naprawdę już jestem gotowa, mi zależy na tym, żeby po prostu chociaż trochę zakryć ten trądzik, bo wtedy komfortowo się czuję, a jak jestem nieumalowana, to mam wrażenie, że każdy na mnie patrzy, nie wiem, czy osoby z trądzikiem też tak mają, jeżeli tak macie, to dajcie mi znać w komentarzu, bo serio, jak ja wychodzę gdzieś bez makijażu, to mam wrażenie, że każdy skupia uwagę na tym, jak wygląda moja skóra. Idziemy wybrać jakiś outfit na siłownię, zjemy śniadanko i lecimy. Jak zwykle mam dylemat, jeżeli chodzi o outfit na siłkę. Myślę o tym komplecie z kolekcji Push Up 2.0, bo te leginsy, one są najlepsze na świecie, serio. Moja mama ma nawet je i ona nigdy nie była na siłowni, a jej tyłek wygląda dobrze w tych leginsach. Tutaj mamy Push Up 2.0 stanik i leginsy z kolekcji Basic, więc sobie przymierzymy i podejmiemy decyzję, co dzisiaj zakładamy. Mówiłam, że w nich tyłek wygląda nieziemsko. Ale czuję się jakoś tak za ciemno. Jest ładna pogoda. Spróbuję jeszcze ten drugi przymierzyć. W tym połączeniu kolorystycznym czuję się zdecydowanie lepiej, więc zostaniemy tak. Idziemy sobie coś zjeść, tylko problem jest taki, że ja nie byłam na zakupach, więc będziemy musieli wykombinować coś z produktów, które mam. Ale coś wymyślimy na pewno. Udało mi się wygrzewać płatki owsiane bezglutenowe i odżywkę białkową, tylko sojową, bo ja aktualnie jem
głównej mierze tą zwykłą, czasami sobie zjem, bo jest lepsza w smaku, ale próbuję się przekonać do tej, ta jest fajnie gęsta, więc ona fajnie zagęści nam owsiankę, ale no, jeżeli chodzi o smak, to ta normalna zdecydowanie wygrywa.